Ruszył nabór do krośnieńskich przedszkoli na rok szkolny 2022-2023. Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja prowadzona jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Nabór. Do 7 lutego elektroniczne deklaracje mogą wypełniać rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola. Mają na to czas 7 dni i muszą wydrukować z systemu naszego naboru druk, wypełnić chęć kontynuacji i złożyć do placówki przedszkolnej, do której uczęszcza ich dziecko. Po 7 lutego nastąpi weryfikacja liczby zgłoszonych przez rodziców akceptacji do uczęszczania do przedszkoli i od 14 lutego rozpoczniemy już nabór, rekrutację na wolne miejsca. Nabór dla dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę, potrwa do 21 lutego. O przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydować ilość punktów zdobytych w procesie rekrutacji. Ta rekrutacja będzie odbywała się też, ona jest robiona w tak zwanych dwóch etapach rekrutacyjnych, takich wewnętrznych etapach. Pierwszy to są spełnienie kryteriów tych ustawowych, rządowych, a drugi to są kryteria, które ma organ prowadzący, które w uchwale Rady Miasta obowiązują jako prawo miejscowe i tam rodzic będzie decydował, jakie kryteria wybiera i jakie kryteria poświadcza, że dziecko spełnia. Po pierwsze, tam są kryteria takie jak, że obydwoje rodziców pracują, albo jeden z rodziców pracuje w Krośnie, tam 20 punktów, 30 punktów, że jedno z rodziców posiada krośnieńską kartę mieszkańca, dodatkowo 20 punktów, że dziecko mieszka w odległości do nie dalszej niż 3 km od danego przedszkola, to jest też 10 punktów. Obecnie do krośnieńskich przedszkoli uczęszcza ponad 1300 dzieci.